Co to jest trichurioza i jakie są jej przyczyny? Trichurioza jest chorobą pasożytniczą przewodu pokarmowego spowodowaną zarażeniem nicieniem występującym powszechnie na całym świecie, włosogłówką ludzką, Trichuris trichura. Włosogłówka ludzka jest niewielkich rozmiarów pasożytem, do 5 cm długości, bytującym w jelicie grubym człowieka. Rezerwuarem i źródłem zarażenia jest człowiek wydalający jaja pasożyta skałem. Rezerwuarem pasożyta mogą też być psy. Zarażenia przebiegają zazwyczaj bezobjawowo, przez co są często niezdiagnozowane. Do zarażenia człowieka dochodzi drogą fekalno-oralną lub pokarmową, przez zanieczyszczony pokarm lub wodę. Do skażenia dochodzi, gdy jaja pasożyta dostaną się do środowiska z odchodami ludzkimi. W ciągu około 10 do 14 dni przebywania w środowisku, w glebie, poza organizmem ludzkim dojrzewają one i stają się inwazyjne, a następnie mogą zostać przeniesione w zanieczyszczonej wodzie, pokarmie lub na brudnych rękach na kolejne osoby. Z uwagi na fazę cyklu rozwojowego Trichuris trichura przebiegającą bezwarunkowo poza organizmem ludzkim, dojrzewanie jaj, bezpośrednie przeniesienie choroby z człowieka na człowieka jest mało prawdopodobne. Po przypadkowym zjedzeniu inwazyjnych jaj przez człowieka przekształcają się one w larwy bytujące w jelicie cienkim, a następnie w postaci dojrzałe pasożyta zasiedlające jelito grube. Pasożyt zaczepia się w błonie śluzowej jelita i żywi się krwią gospodarza, co prowadzi do niedokrwistości. Proces dojrzewania trwa 3 miesiące, zaś okres przebywania pasożyta w przewodzie pokarmowym od 1 roku do 5 lat. Przez cały ten czas samice Trichuris trichura wydalają do 20 tysięcy jaj dziennie. Jak często występuje trichurioza? Włosogłówka ludzka występuje na całym świecie. W krajach rozwiniętych zarażenia obejmują niewielki odsetek populacji zamieszkujących głównie tereny wiejskie. Szacuje się, że w krajach rozwijających się zarażonych Trichuris trichura może być 50-80% populacji, zwłaszcza Azji oraz, w mniejszym stopniu, Afryki i Ameryki Południowej. W populacji światowej zarażenie Trichuris trichura może dotyczyć 25%, zwłaszcza dzieci. Trichurioza może wystąpić w Polsce jako choroba przywleczona przez podróżnych / migrantów z krajów o niskim standardzie sanitarno-higienicznym, zwłaszcza strefy tropikalnej i subtropikalnej. Jak się objawia trichurioza? Trichurioza zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Postać objawowa trichuriozy występuje u chorych z masywną inwazją pasożyta, szczególnie narażone są dzieci. Choroba manifestuje się biegunką z domieszka śluzu i czasem krwi, nudnościami, wymiotami, wzdęciami brzucha, dyskomfortem w jamie brzusznej, wypadaniem śluzówki odbytu, niedożywieniem, osłabieniem, bólami i zawrotami głowy, niedokrwistością oraz zaburzeniami wzrostu. W badaniu lekarz może stwierdzić objawy niedokrwistości, bladość powłok ciała, bladość spojówek oczu, czasem tkliwość w jamie brzusznej, wypadanie śluzówki odbytu, częste u dzieci zarażonych Trichuris trichura. Co robić w przypadku wystąpienia objawów trichuriozy? W przypadku podejrzenia trichuriozy na podstawie wystąpienia objawów biegunki, dyskomfortu w jamie brzusznej oraz niedokrwistości, należy się zgłosić do lekarza rodzinnego. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie trichuriozy? Standardem rozpoznania zarażenia Trichuris trichura jest wykonanie mikroskopowego badania parazytologicznego kału, w którym poszukuje się jaj pasożyta. W celu zwiększenia szansy na wykrycie pasożytów trzeba pobrać 3 próbki kału co 2 do 3 kolejne dni. Zaleca się również zbadanie osób z otoczenia chorego. Jakie są metody leczenia trichuriozy? W terapii trichuriozy stosuje się określone leki przeciwpasożytnicze, czasem w skojarzeniu. Zazwyczaj podaje się pojedynczą dawkę leku. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie trichuriozy?
Skuteczność leczenia trichuriozy pojedynczym lekiem przeciwpasożytniczym dostępnym w Polsce wynosi 40-75%. Skojarzenie z innymi preparatami przeciwpasożytniczym, niedostępnymi w Polsce, zwiększa skuteczność leczenia do 90%. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia trichuriozy? Badania kontrolne KAU należy wykonać trzykrotnie, w 3, 4 i 5 tygodniu po zakończeniu leczenia. Problemem są powtarzane ekspozycje i nawracające zarażenia u osób żyjących w złych warunkach sanitarno-higienicznych. Co robić, aby uniknąć zachorowania na trichuriozę? Trichuriozie można zapobiec poprzez unikanie spożywania wody i żywności, które mogą być potencjalnie zanieczyszczone jajami Trichuris trichura. Podczas podróży do krajów o niskich standardach sanitarno-higienicznych nie należy spożywać pokarmów zakupionych od ulicznych sprzedawców, nieprzegotowanej wody, napojów z użyciem kostek lodu, niemytych warzyw i owoców. Nie należy korzystać z kąpieli w zbiornikach z potencjalnie zanieczyszczoną wodą. Istotne znaczenie ma również higiena osobista i prawidłowa higiena rąk, mycie rąk, z użyciem mydła i ciepłej wody po korzystaniu z toalety lub zmianie pieluch, po kontaktach ze zwierzętami oraz przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków.